Cześć, witam Cię o poranku. Fajnie, że jesteś, fajnie, że subskrybujesz ten kanał. Fajnie, że każdego dnia możemy spotykać się, modlić się, otwierać razem Boże Słowo. I dzisiaj jest kolejna okazja, żeby dać Bogu pierwszeństwo, żeby puścić Go przodem, żeby Jego Słowo mogło nas prowadzić. Tak więc zaczynamy. Dzisiaj Księga Psalmów, 30 psalm i 11 werset. Mój płacz zmieniłeś w taniec, zdjąłeś ze mnie wór pokutny, a przepasałeś mnie radością. To jest jeden z takich wersetów, które lubię sobie podkreślić, zrobić notatkę na brzegu Biblii, wpisać sobie to w swój zeszycik, żeby o takich właśnie słowach pamiętać w momencie, kiedy jest trudno, kiedy jest płacz, kiedy jest przechodzenie przez ciemną dolinę. To jest kolejny werset, który mówi o tym, co Bóg robi z tymi trudnymi sytuacjami w naszym życiu. Jak On potrafi je obrócić. Tu mi się przypomina, jak Estera poszła do króla, pamiętacie, i miała uratować cały naród. Miała wyprosić łaskę u króla, żeby przyszedł do niej na przyjęcie, żeby mogła go przekonać, by zmienił swój rozkaz, by nie zabijał wszystkich Żydów. Bo pamiętacie, tam była taka sytuacja, gdzie właśnie na rozkaz króla miało się coś takiego wydarzyć. I tam jest opis, że królowa Estera szła do sali tronowej i wiedziała, że może zginąć, bo jeżeli ktoś miał się pojawić w tej sali niezapowiedziany, to król słynął z tego, że po prostu tam nie było łatwo, nie było demokracji, po prostu od razu taki ktoś był posyłany, gdzieś tam rzucany lwom, więc ona mogła stracić życie i serce króla było wzburzone, ale jest tam powiedziane, że Bóg odmienił mu serce, kiedy zobaczył Esterę. Odmienił mu serce. Takiego tyrana zmienił w jednym momencie. I to daje mi nadzieję, słuchajcie, że Bóg ma tą moc, by zmieniać sytuację, by zmieniać serca ludzi. Jeżeli ktoś jest uprzedzony, jeżeli ktoś jest nieprzychylny, on potrafi zmienić serce takiego człowieka. Potrafi obrócić sytuację, która powoduje płacz u ciebie, tak, że za chwileczkę będziesz tańczył. Będziesz tańczył z radości. Zdjąłeś ze mnie wór pokutny, przepasałeś mnie radością. To też jest taka sytuacja, w której my szukamy Boga w pokucie, uniżając się przed Nim. Kiedy modlimy się, szukamy Go w poście, w modlitwie. Kiedy wyznajemy swoje grzechy. Kiedy, no właśnie, puszczamy Go przodem. Tak? Mówimy, Boże, Ty rządź moim życiem. Bóg nie jest głuchy na taką postawę serca. On zawsze zauważy, jeżeli Ty się przed Nim uniżysz. Bo to jest postawa, której On szuka u swoich dzieci. Tak więc On zauważy Ciebie. I co się stanie? Ściągnie z Ciebie ten wór pokutny, tak że już nie będziesz musiał pokutować, już nie będziesz musiał płakać, już nie będziesz musiał starać się o Bożą przychylność, nie będziesz musiał szukać jakichś rozwiązań, tylko Bóg przepasze Cię radością, czyli da Ci rozwiązanie albo da Ci pewność, że to rozwiązanie przyjdzie już niedługo. Bóg tak często działa, że na początku daje taką pewność i to się nazywa wiara. Daje nam wiarę, to przekonanie. Jeszcze nie widzę, nie wiem, ale za chwilę to się wydarzy. I już tego oczekuję i już mam radość. A później przychodzi ta radość związana z przełomem, ze zwycięstwem, z uzdrowieniem, z uwolnieniem, z przemianą serca danego człowieka. Tak więc mamy to zapewnienie, słuchajcie, na dzisiaj. Dzisiaj jest krótko. Twój płacz Bóg zamieni w taniec. Twój wór pokutny zostanie również rozwiązany i będziesz opasany, czyli ubrany w radość. Tak? To, co smutne, już odejdzie do przeszłości i zapanuje Boża radość. I to jest obietnica na dzisiaj. Tato, ja Ci dziękuję za to, że Ty pocieszasz każdego, który teraz jest smutny. Przychodzisz, dajesz nam taniec zamiast łez. Ty dajesz nam radość, którą możemy się ubrać. Możemy w niej chodzić jak w najpiękniejszych szatach. Ty jesteś Bogiem, który dokonuje rzeczy niemożliwych. Ty przemieniasz serca ludzi, przemieniasz serca królów. Ty zmieniasz sytuacje totalnie beznadziejne na sytuacje, w których jest rozwiązanie, w których dokonują się wielkie rzeczy. I my będziemy ufać Tobie odnośnie każdej sprawy w naszym życiu. Czyń
czyń swoją wolę, czyń, będziemy Tobie ufać, będziemy wierzyć, będziemy się cieszyć już teraz na wyrost, już na zapas, już z góry będziemy przez wiarę chwytać się tego, co Ty za chwileczkę uczynisz. Jesteś wspaniałym Bogiem. Amen, 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 amen. Ciekawa jestem, przez co Ty teraz przechodzisz, na ile takie słowa Ciebie pocieszają, fokusują Twoją uwagę na tym, co najważniejsze, na Bogu, który niesie rozwiązania. Proszę, napisz w komentarzu, a my widzimy się już jutro z samego rana.